Niedawno temu premier Morawiecki uroczyście zapowiadał Polakom zwodowanie w tym roku polskich promów. Jak widzimy, dotrzymał słowa. Wkrótce 1 000 000 elektrycznych samochodów będzie jeździło po naszych dywanach. A 100 000 000 nowych mieszkań czeka już na młodych. No może bardzo młodych. Jak widać, wielkie inwestycje pana premiera mogą się zmieścić w małym dziecięcym pokoju. Bo nikt tak jak pan premier nie potrafi Polakom opowiadać bajek. Polska to nie plac zabaw, a polityka to poważna sprawa. Koniec kłótni, koniec pustych obietnic. Zadbamy o to, by każdą polską rodzinę było stać na własny kąt. By Polacy oddychali czystym powietrzem, a państwo było gwarantem dostępnej służby zdrowia. Dlatego 13 października wybierz zieloną przyszłość. Wybierz listę PSL.